O miłości, o związkach, o partnerstwie, seksualności w kontekście właśnie totalnej biologii, record healing i biologiki. Oczywiście nie mamy tutaj czasu, żeby zgłębić ten temat tak, jak robię to na warsztatach z partnerstwa, ale chociaż kilka słów na ten temat, żeby Was zainteresować, czy może coś ciekawego komuś coś wpadnie w ucho i pozwolicie, że zacznę od takiej historii kobiety, która przyszła do mnie jakiś czas temu, bo wiem, że takie ludzkie historie wszyscy lubią potrafią sobie to przełożyć później na własne życie. Otóż ona przyszła do mnie z problemem bezpłodności. Jak zapewne się domyślacie, problemów bezpłodności może być wiele. I przeszukałyśmy jak gdyby całe takie, takie spektrum tego, co w jej życiu się dzieje, z jakiej rodziny pochodzi. Ona oczywiście była biologicznie zdrowa i, i nie było tam żadnych ułomności, które mogłyby powodować brak możliwości urodzenia dziecka. Ale zapytałam ją o związek jej, o, o relację z mężem. I tam znalazłyśmy bardzo ciekawą historię. Otóż historię jej męża, który wychowywał się w związku z mamą, tak można by powiedzieć, kiedy on właściwie nie znał swojego ojca. I ta mama przez całe te lata, dzisiaj ten mężczyzna ma 35 czy 36 lat. Jest z mamą tak bardzo związany, że właściwie nie wyobraża sobie, żeby do mamy pięć, sześć razy dziennie nie zadzwonić i nie poradzić się, mamy w jakiejś sprawie. Czyli dla tego mężczyzny to mama była tak zwaną samicą alfa. Dlaczego ja używam takich słów, które są takie dosyć prymitywne? Takie samica, samiec, tak? To, to przecież to na filmach przyrodniczych coś takiego możemy usłyszeć, ale żeby coś takiego używać do ludzi? Otóż zauważcie, że. Że biologicznie wszyscy jesteśmy zwierzętami i tak naprawdę mamy w siebie wbudowane takie archaiczne programy, według których które się w nas odpalają w sytuacji, która jest kompatybilna w życiu, która jest jakaś sytuacja stresowa, kiedy my sobie nie radzimy na poziomie świadomości, to wówczas odpalany jest ten program pasujący do, do tejże sytuacji. No i teraz z tą kobietą, jaka jest sytuacja? Ona mówi tak, ty sobie wyobraź, że on nawet dzwoni do mamy, żeby zapytać, czy on ma kupić sobie slipki typu hipsters, czy takie wyżłobione bardziej tutaj, jakie, jakie, będzie, jakie będą lepsze dla niego. I ona mu radzi, no powiedzmy, że on ma na imię Romek, tak? Ona mówi: Romusiu, ty musisz sobie kupić takie, żebyś miał dłuższe nogawki, bo tobie musi być ciepło, żebyś ty się nie przeziębił. Zobaczycie sobie mężczyzna, który ma 36 lat i dzwoni do mamy, żeby zapytać, jakie on ma, jaką on ma kupić bieliznę, jaka będzie dla niego najlepsza. I ta kobieta, która jest żoną Romusia, żyje w tych okolicznościach przyrody i nie jest w stanie zaakceptować tego, że ta matka jest ciągle najważniejsza dla niego. Teraz zobaczmy to od innej strony. W biologii, w Record Healing, rozróżniamy tak zwane triady rodzinne. Triady rodzinne, trójkąty rodzinne czyli takie połączenie dziecka, mamy i taty. I tych podstawowych triad, tych podstawowych trójkątów jest osiem. I teraz z jakiej triady rodzinnej może pochodzić ten chłopiec, który dzisiaj już jest dorosłym mężczyzną? Otóż jest to triada taka, kiedy matka i dziecko dobrze się komunikują, a ojciec jest odosobniony. Czyli ojca nie ma w życiu tych dwojga. Teraz, co się może wydarzać w życiu dorosłego człowieka, jeżeli przeżył dzieciństwo w takiej właśnie triadzie? Taki mężczyzna, kiedyś chłopiec, a teraz mężczyzna, nie ma żadnego archetypu ojca. Czyli jest w związku z mamą, to są te mamusie z synusiami, które często chodzą pod rękę z, mam z mamusią. Synusiu, synuś ma 50 lat i ciągle ta mamusia jest dla niego najważniejsza. Ponieważ ta matka na poziomie podświadomym tworzy taki homoseksualny, bardzo silny związek z tym synem, taki kazirodczy, właściwie taki kazirodczy związek, nieuświadomiony oczywiście, który ma wpływ na to, że ten chłopiec nigdy nie może dorosnąć. On ciągle jest syneczkiem mamusi. Tacy mężczyźni, Wybierają często takie zawody związane z rysowaniem. Zostają na przykład rysownikami komiksów, albo lubią akurat ten człowiek. No też nie mogę do końca wszystkich szczegółów powiedzieć, bo muszę chronić dane swoich pacjentów, ale niemniej on też bardzo lubił rysować. Powiedzmy, że był rysownikiem w bajkach, czy był takim ilustratorem bajek. Ale też są to architekci, czy gdzieś, gdzie trzeba rysować i skupić swoją uwagę na tym, na tym, na tym punkcie tego ołówka, czy kredki, odłączając się od świata zewnętrznego. I teraz, co się dzieje w, w życiu takiej, takiego dorosłego mężczyzny, kiedy on, kiedy on dorasta? I tak, może być bezpłodny taki mężczyzna, ponieważ jak gdyby. Mm, e, Tutaj powinniśmy wrócić jeszcze do: to, to może za chwileczkę to opowiem, jakby może być bezpłodny, może mieć taki, ponieważ nie, nie zaznał, nie doświadczył archetypu ojcowskiego, czyli nie wie tak naprawdę, jak powinna wyglądać relacja ojca z synem, czyli kiedy zostanie sam ojcem, też będzie o taki odosobniony, daleki, nie będzie umiał zająć się tym dzieckiem, może nigdy tak naprawdę nie, nie ożenić się. A jeśli nawet do tego dojdzie, że znajdzie jakąś partnerkę, z którą się ożeni, to zawsze ta mama będzie dla niego najważniejsza, i w związku z tym mogą nie mieć potomstwa. Dlaczego? Dlatego, że w biologii jest taka zasada, że tylko samiec i samica alfa mają prawo do współżycia i prawo do posiadania potomstwa. Zauważcie, jak jest, jak jest Watacha wilków, to tam zawsze jest jeden wilk, który jest samcem alfa, który jest przywódcą stada. I tylko ten jeden wilk ma prawo do współżycia z samicami. Pozostałe wilki są jakby biologicznie wykastrowane, obejrzyjcie sobie filmy przyrodnicze, mają takie podkulone ogony. One nie mają prawa do współżycia. Dlaczego nie mają? Dlatego, że to jest taki, 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 taki specjalny program biologiczny, który chroni gatunek. Wyobraźcie sobie, gdyby wszystkie wilki miały prawo do współżycia, mogłyby się pozagryzać w walce o swoje partnerki, o swoje terytoria, a tak to jest jeden wilk, który jest przywódcą i on jakby chroni to, to stado przed, przed wyginięciem. Musi być pewnego rodzaju zachowana hierarchia i taki porządek w tej hierarchii, ponieważ to pozwala zachować nasz gatunek. I teraz, jeżeli na poziomie podświadomym, dlatego Romusia, tak, dlatego Romka, jego mama ciągle jest samicą alfa, ale on nie ma prawa współżyć ze swoją matką. Więc, w związku z tym, jeżeli współżyje ze swoją partnerką, to jest zablokowany na posiadanie potomstwa. I często odblokowanie tego, takie yy, to odblokowanie tego, tej informacji, no bo jest wiele powodów bezpłodności, ale w tym przypadku była to dość taka zero-jedynkowa sprawa, bardzo charakterystyczna, ten taki bardzo kazirodczy, ścisły, ścisły emocjonalny związek tego mężczyzny ze swoją matką i to poczucie, że ta kobieta jest tak naprawdę dla niego numerem dwa i że nigdy nie była dla niego samicą alfa, w związku z tym nigdy nie będą mogli mieć dzieci. To nie zawsze musi być matka. To może być samcem alfa, może być na przykład dla nas były partner. Rozstaliśmy się, ale ciągle o nim myślimy. Jesteśmy z, 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 tą, z tą drugą, z tym drugim mężczyzną, ale ciągle z tyłu głowy mamy tamtego, który na przykład nas porzucił albo z jakiegoś powodu się z nim rozstaliśmy. Dla, z kolei dla mężczyzny może to być jakaś inna partnerka czy też ktoś, z kim był związany kiedyś w przeszłości ciągle nie może o niej zapomnieć. I to jest jeden z takich elementów, które blokuje nam możliwość zajścia w ciążę. Tak jak mówię, jest to tylko jeden, to jest tylko jeden z powodów, może być ich, jest ich całkiem sporo, ale właśnie opowiadam tę historię, ponieważ no, pracowałyśmy nad tym jej związkiem, nad tą sytuacją, kiedy, kiedy ona czuła się ciągle numerem dwa w tym związku. I teraz jak jesteśmy przy tej triadzie jeszcze, co, co może się wydarzyć, kiedy, e, kiedy ten chłopiec dorośnie i no, e, kiedy na przykład ma partnerkę, e, ona nigdy nie będzie mogła się porozumieć z teściową. Będzie jej bardzo ciężko i będzie to tworzyło pewien taki konflikt związany z możliwością oddychania tym samym powietrzem, czyli będzie to generowało choroby płuc i choroby oskrzeli. Dlatego, że oskrzela są związane z konfliktem tak zwanej kłótni na terytorium, niedogadywania się na terytorium. Dlatego, że oskrzela może inaczej każdy z nas potrzebuje pewnej przestrzeni tylko dla siebie. Oddychania tym samym powietrzem, takim pewną przestrzenią, gdzie czuje się swobodnie, gdzie może poczuć się trochę jak u siebie. Natomiast kiedy jesteśmy trochę stłoczeni, powiedzmy, że mieszkamy w tym samym mieszkaniu, czy nawet jeszcze w tym samym domu, teściowa na piętrze, na dole albo odwrotnie, ale gdzieś się mijamy, gdzieś w korytarzu, w łazience i cały czas czujemy, że po prostu nie jesteśmy w stanie oddychać tym samym powietrzem, co ta druga osoba, ta druga istota że ona jak gdyby wchodzi w tą naszą przestrzeń. I tutaj ten, ten przykład z tym bykiem, też dawałam na którymś filmiku, jak, jak jest byk w, w oborze i on jest tutaj panem całej, całej tej przestrzeni, aż nagle stawiają mu ściankę działową i wprowadzają drugie zwierzę. I ono nie może tak naprawdę oznaczyć swojego, jest wkurzony ten byk, tak, bo jest jakiś rywal, jest, jakaś, jest ktoś drugi, on tutaj sobie oddychał i robił co chciał, a tu nagle nie może tego zrobić. Więc prycha i wypuszcza te. Te kropelki tej wody z nosa to takie obrazki są na Bolku i Lolku, jak Bolek i Lolek spotyka, spotykali byka gdzieś na swoich wyprawach. To sobie możecie przypomnieć, jak on był wkurzony, jak toczył tą pianę z nosa niemalże. A co to jest to toczenie tej piany? To jest tak naprawdę oznaczenie naszego powietrznego terytorium bo każdy z nas ludzi ma kilka terytoriów. To jest to nasze powietrzne terytorium. To jest to, co my musimy, to powietrze, którym my musimy oddychać. Więc teraz ta kobieta, która jest w pewnym takim dysonansie, można by to łagodnie nazwać, ze swoją teściową, może często zapadać, jak i teściowa, jak i ta, 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 ta parterka Romusia, tak? może często zapadać na zapalenie oskrzeli czy też na mieć problemy z płucami, ale głównie o skrzela, bo to mówi nam o konflikcie, konflikcie na terytorium. Yy, więc yy, tak, powiedziałam trochę, kilka słów na temat tej, tej ostatniej. No, czy to nie była taka ostatnia historia, ale. Takie wprowadzenie do tych trójkątów rodzinnych, do tych triad rodzinnych, ponieważ od tego w jakiej triadzie rodzinnej my się wychowaliśmy, czyli w tym naszym trójkącie domowym, zależy często nasze późniejsze życie, dobór naszego partnera, sposób funkcjonowania w życiu, nasze choroby fizyczne również mają, generują się, jak gdyby, łącząc się z tym, co wcześniej przeżyliśmy. Tutaj Wam opowiem, jakby tak zmierzając do takiej innej triady, historię też takiej dziewczyny, która opowiadała mi, jak jej rodzice, którzy byli młodymi studentami, ona się urodziła tak naprawdę trochę, znaczy to była taka studencka wpadka, no ale ponieważ ta rodzina była bardzo katolicka, była bardzo religijna, do tego stopnia, że ktoś tam z członków rodziny był nawet biskupem, więc tam w ogóle nie było mowy o tym, żeby się rozwieść. I ta dziewczyna opowiadała taką historię, że rodzice, wówczas jeszcze studenci, tacy po szczeniacku, jedno siadało w jednej części pokoju, drugie w drugiej, a on i mówili, ją sadzali na środku i mówili: Do kogo, do kogo pierwszy przyjdziesz, tego bardziej kochasz? Chodź do mamusi, chodź do tatusia, tatuś ci bardziej kocha, chodź do mamusi. I to biedne dziecko siedziało rozdarte. Na środku tego pokoju i płakało, bo nie wiedziało do kogo ma pójść. I tę historię później opowiedział jej, jej dziadek, który był wtedy jeszcze całkiem młodym człowiekiem. Opisałam tę historię na swoim fanpage'u. Yy, no i, i co, 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 coś, co się wydarza dalej, jeżeli, jeżeli takie dziecko jest yy, takim zakładnikiem swoich rodziców? No bo tak, nie kochamy się, wręcz nie możemy na siebie patrzeć. Ale jesteśmy ze sobą, bo mamy dziecko, a w naszej rodzinie się nie rozwodzimy. Teraz co się może wydarzyć w przyszłości, kiedy ta dziewczynka przestanie być dziewczynką, a staje się dorosłą kobietą? No różne rzeczy. Na przykład taka dziewczynka ma takie poczucie, że jest takim mediatorem trochę między rodzicami. To jest takie dziecko, które jest takie wysyłane na posyłki, takie trochę. Iść się zapytaj ojca. Czy ono tam coś, gdzie leży to i to? Idź powiedz matce, że wyjeżdżam na dwa dni. Albo idź powiedz tam komuś, że coś tam. Idź. I takie cały czas wysyłanie tego dziecka takie to dziecko jest taką kartą przetargową tych rodziców. I e, takie dzieci często później w przyszłości mogą zostawać mediatorami, nauczycielami, ale też mogą mieć na przykład problem z nadgarstkami, bo nadgarstki to jest taki konflikt asystenta, konflikt mediatora, sekretarek, bo to jest coś, co łączy jedno z drugim. Zauważcie na przykład, gdybyście kiedyś w życiu mieli problem z nadgarstkiem, czy ktoś was nie zmusił do tego, żebyście coś podpisali, bo taką historię też miałam, że ktoś został w jakimś sensie zmuszony do tego, żeby coś podpisać między kimś a kimś. Czyli coś, co łączy jedno z drugim. Tacy rodzice tak naprawdę wcale nie chcą dobra tego dziecka. I to dziecko nosi w sobie ogromne poczucie winy i ogromne nieszczęście. Dlatego że nosi takie poczucie, że Boże, jak ja tak unieszczęśliwiam moich rodziców, to nikogo nie jestem w stanie uszczęśliwić w życiu. Jest takie, takie głębokie, głębokie nieszczęście. Ogromne poczucie winy. I zapisuje to w dziecku program depresji, ale też program śmierci. Dlatego takie dziecko może próbować targać się na swoje życie, może dokonywać prób samobójczych. I nigdy tak naprawdę nie poczuje się dobrze we własnej skórze, nigdy nie poczuje się szczęśliwe, no bo ciężko mu będzie stworzyć taki szczęśliwy, normalny, zdrowy, harmonijny związek. To może generować również stwardnienie rozsiane. Bo stwardnienie rozsiane jednym z konfliktów stwardnienia rozsianego to jest chęć zatrzymania jednego partnera poprzez drugie. Czyli na przykład e, już się nie kochamy, ale kobieta robi wszystko, żeby zajść w ciąży, żeby zatrzymać tego mężczyznę przy sobie na siłę. I ten program zostaje zapisany w dziecku. A stwardnienie rozsiane jest inaczej pułapką, zatrzymaniem, zastygnięciem, takim za e, zawłasz brakiem ruchu, paraliżem, tak? Czyli paraliż to jest brak ruchu, brak możliwości zrobienia kroku do przodu. Yy, zatrzymanie w pułapce. Więc no, to mogą być tego typu konflikty, w takiej, jeżeli wychowaliśmy się w takiej triadzie. Mamy jeszcze kilka innych triad. No, może być na przykład taka, że rodzice, no, nie, w ogóle nie zajmują się dzieckiem. Czyli sami się świetnie bawią, też może być taka, taka koncepcja takich rodziców, studentów, że sami się świetnie bawili i nagle, o, dziecko. Więc, I teraz nie wiadomo, co z tym dzieckiem zrobić. Teraz to dziecko może być wychowywane albo przez dziadków. Albo może szybko stać się bardzo samodzielny i samo stać się rodzicem swoich rodziców. I teraz jeżeli ono jest wychowywane przez dziadków, to takie dziecko w okresie tak zwanego, okresie falicznym, czyli w okresie edy takim edypalnym, czy okresie nazywa nazywanym albo takim, no, może zaplątałam się trochę, ale chodzi mi tutaj o kompleks edypa lub elektry. I co to znaczy ten kompleks edypa elektry? Oznacza to takie nieprawdopodobne problemy w związkach u ludzi, którzy w niewłaściwy, nieprawidłowy sposób przeżyli ten okres faliczny. Co to znaczy? To jest ten czas dojrzewania nadnerczowego i ten okres trwa mniej więcej od 3,5 do 6 roku życia. I dziecko w tym czasie identyfikuje się z rodzicem drugiej płci, i to jest ten czas, kiedy dziewczynka chce wyjść za mąż za tatusia, a chłopiec chce się ożenić z mamusią. I dochodzi nawet do takich aktów złości czy nienawiści, nawet wobec tego rodzica. Dziecko, jak gdyby symbolicznie chce zabić, pozbyć się tego drugiego rodzica, wszystko jednak dochodzi do. Wszystko jednak się normalizuje. Jeżeli no mówi się, że ten czas trwa mniej więcej od kilku dni do, do kilku tygodni, jeżeli wszystko się unormuje, dziecko zrozumie, że Mama jest dziewczyną taty, tata jest chłopakiem mamy, i że kiedy ono będzie dorosłe, to też będzie miało swojego partnera. I później, kiedy jesteśmy dorośli, każdy z naszych partnerów ma zawsze coś z naszych rodziców. Zawsze jest jakiś element, to jest właśnie ta przyczyna. Ale jeżeli wszystko przez ten, w tym czasie przejdzie w sposób prawidłowy, to, to dziecko właśnie dochodzi do takiego wniosku, i potem jak gdyby, życie układa się również w sposób prawidłowy. Ale jeżeli w tym czasie dziecko nie będzie miało szansy przeżyć tego w sposób taki, jaki powinno czyli nie powinno być na przykład zawstydzane, albo nie powinno spać za długo z rodzicami w jednym łóżku dzieci nie powinny być wtedy kartą przetargową dla rodziców. To jeżeli coś takiego się wydarzy, to później w życiu tej, tego dziecka, już jako dorosłego człowieka, będą się powtarzały takie konflikty w związkach, i one mogą mieć źródło niewłaściwie przeżytym w tym okresie falicznym. Więc Zauważcie, czy na przykład w waszym życiu coś takiego się powtarza. I teraz, w tej triadzie, o której mówiłam, że albo babcia z dziadkiem się opiekują dzieckiem, albo dziecko się staje szybko rodzicem swoich rodziców, no to jeżeli na przykład babcia z dziadkiem się opiekują dzieckiem. To wtedy dziecko identyfikuje się z babcią, na przykład chłopiec, jeżeli to jest, identyfikuje się z babcią, i później jego partnerka w życiu, kiedyś później, może być dużo starsza od niego, albo odwrotnie dziewczynka, która identyfikuje się z dziadkiem, może chcieć mieć później dużo starszego partnera. Także dzieci, które są wychowywane przez dziadków, w przyszłości mogą wybierać starszych od siebie partnerów, co ma związek właśnie z tymi przeżyciami z tego okresu. Także to jest taki no, też jedna z triad. No tych triad jest więcej. Na warsztatach o tym mówię tak, bardzo, to jest takie pogłębione. Jest też webinar nagrany z, właśnie dotyczący partnerstwa, seksualności, związków i tych triad rodzinnych. Więc można ewentualnie dla zainteresowanych to mówię, żeby mogli sobie to znaleźć i wykupić. Natomiast teraz tak jeszcze kilka słów na temat no nie wiem, nawet hormonów, tak? Bo hormony mówią nam o naszej orienta naszej tożsamości, naszej, orienta naszej tożsamości żeńskiej lub męskiej, więc te hormony w ogóle w biologii mówią o komunikacji, bo hormony równa się komunikacja, czyli poprzez hormony komunikujemy coś. I na przykład tak jak powiedzmy, że kobieta ma zbyt dużo męskiego hormonu, testosteronu, to możemy tutaj znaleźć przyczynę w historii rodowej, kiedy kobiety w rodzie były krzywdzone przez mężczyzn, i teraz, bycie kobietą jest niekorzystne, jak gdyby, bycie kobietą jest niebezpieczne. W związku z tym, wytwarzamy na, na, na tym, z poziomu podświadomości więcej tych hormonów, aby ochronić nasze istnienie. Jest też taki koncept, że kobiety, które mają wysoki poziom testosteronu, czyli są jak gdyby takimi hormonalnymi mężczyznami, to też istnieje w historii rodu pamięć tego, że kobiety musiały udawać mężczyzn. Czyli na przykład musiały albo się przebierać za mężczyzn, po to, żeby uchronić swoje życie lub zdrowie, albo żeby nie być. Nie zostać ofiarą molestowania czy gwałtu, czy jeszcze innych tego typu sytuacji. I tak samo, na przykład u mężczyzn, którzy mają zbyt niski poziom testosteronu, może być historia pamięci przemocy wobec kobiet. Czyli ten mężczyzna, który nie chce wyrządzać krzywdy kobietom, z poziomu podświadomego sam generuje zbyt małą ilość hormonów męskiego, żeby nie być tak męskim, żeby nie skrzywdzić którejś z kobiet, bo to, bo to jest to skojarzenie. Czyli wysoki poziom testosteronu mówi o krzywdzie wobec kobiet. Tak samo prolaktyna, jeżeli mamy wysoki poziom prolaktyny, bo ja zdaje się na, na ostatnich chyba yy, w takim spotkaniu mówiłam historię takiej kobiety, która nie mogła zajść w ciążę, ponieważ miała cały czas wysoki poziom prolaktyny, dlatego że cały czas musiała karmić swoich starszych rodziców. Dla naszego mózgu, to jest taka ochrona przed zajściem w ciążę. Mózg nie wie, że my karmimy naszych rodziców, którzy nie mają emerytury czy renty, i ona oddawała 40 czy 50 swoich zarobków, żeby ich utrzymać, i cały czas wytwarzała ten wysoki poziom prolaktyny w swoim organizmie, to dla biologii jest sygnał, nie możesz mieć dziecka teraz, bo musisz najpierw wykarmić to dziecko. Dlatego się mówi często, że kobiety, które karmią piersią, są chronione przed następną ciążą. I to, i to jest prawda. Aczkolwiek czasem i tak w tą ciążę można zajść. Ja mówię o tym konkretnym przypadku, że nawet jak nie masz dziecka, a kogoś karmisz, nawet jeżeli to ten ktoś ma 70 lat, to dla biologii to jest twoje dziecko, bo go musisz wykarmić. Bo To jak gdyby idziemy zawsze do naszego wewnętrznego, głębokiego odczucia. Czyli co ja czuję? Jeżeli ja czuję, że muszę wykarmić, no to mam dziecko. Tak? Słuchajcie jeszcze kilka słów na temat na przykład naszych zadań w biologii, jakie my mamy, czyli tego. I to tak, dla, dla, dla większości. Są takie dosyć popularne informacje, i takie wydawałoby się banalne, że kobiety i mężczyźni mają inne zadania biologiczne. Czyli na przykład, no, tak ogólnie wiadomo, że mężczyzna to jest ten, który poluje i ma przynieść łup do domu. Tak? To tak już to bardzo um, upraszczając i, prymityw, i używając takiego prymitywnego języka, a kobieta to jest ta, która zajmuje się rodziną i zajmuje się gniazdem. Tak, to oczywiście ma przełożenie na biologię która nikogo w ten sposób nie deprecjonuje ani nikogo nie, nie wywyższa. Chodzi tutaj o oszczędzanie siły, o oszczędzanie energii, o współpracę i o to, żeby przetrwać. Dlatego to są takie zadania biologiczne. Ale na przykład często nie wiemy o tym, że, że do zadań kobiety biologicznych należy zbieranie informacji, czyli kobieta ma za zadanie biologiczne łączenie yy, wszystkich ze wszystkimi, czyli jakby to przyłożyć na codzienność, dobre relacje z sąsiedztwem, dobre relacje z rodziną, szukanie takich połączeń, żeby wiedzieć, że w razie jakiegoś niebezpieczeństwa można się tu schronić, a tu można dostać kawałek chleba, a tu, tutaj kiedyś miło rozmawialiśmy, więc zawsze będzie można się zwrócić do tego kogoś o pomoc. Czyli tworzenie takich więzi. Tworzenie takiej bazy danych związanej z komunikacją na potrzeby tego, co mogłoby się kiedyś wydarzyć, gdyby było niebezpiecznie. I teraz, co kobieta, aby czuła się dobrze w swojej roli z mężczyzną, co, co, co musi być na pewno? Taka kobieta musi zostać wysłuchana. I zrozumiana. To są w ogóle podstawowe zasady. Jeżeli kobieta jest niesłuchana i niezrozumiana w związku, to ona nie czuje się alfa dla tego mężczyzny i będzie to rozluźniało więzi między nimi. I teraz mężczyzna, kiedy kobieta mu się z czegoś zwierza albo chce opowiedzieć o swoich odczuciach, o swoich emocjach czy o tym, co przeżyła, to mężczyzna bardzo często daje jej wtedy jakąś radę praktyczną. Mówi, dlaczego ty nie zrobiłaś tak? Przecież to jest proste. A ty wiesz, co ty nie zawraca mi to może jakieś głupoty, co ty mówisz. Kobieta, która nie czuje się wysłuchana, nie czuje się zrozumiana, nie będzie tworzyła głębokiej więzi z tym mężczyzną. Więc każdy mężczyzna powinien to wiedzieć o kobiecie, swojej kobiecie, tej, z którą tworzy związek, że musi jej wysłuchać, musi ją e, zrozumieć, musi być e, akceptujący, musi być w tym spokojny. Niekoniecznie musi ich dawać zaraz szereg rad. A z kolei kobieta. Yy, musi uznać swojego mężczyznę. Przy czym słowo musi brzmi tak trochę yy, po, po maczowsku. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby ją zmuszać do czegokolwiek, ale jeżeli jej zależy na związku z tym mężczyzną, to powinna temu mężczyźnie okazywać szacunek i uznanie, szczególnie w oczach rodziny, czyli na przykład chwalić go za to, co, co on dobrego zrobił, albo co potrafi, albo jak bardzo się stara, albo że wziął trzecią pracę po to, żeby ona mogła wyjechać. No właśnie taką historię miałam, że że mogła wyjechać gdzieś tam na dalekie wyspy i ona tak naprawdę nigdy nie pochwaliła tego mężczyzny, który no, no zrobił naprawdę dużo, żeby sprezentować jej tą wycieczkę marzeń. Czyli to pochwalenie tego mężczyzny, szczególnie w oczach rodziny, bo to jest szczególnie ważne, że mężczyzna musi się poczuć doceniony, musi, się, musi mieć to uznanie w oczach, w oczach kobiety i w oczach najbliższych ludzi bo wtedy on będzie mógł działać nie na 100, tylko na 200%. Jego to bardzo uskrzydla. Teraz wiele związków w ogóle o tym nie wie. Mężczyźni nie wiedzą, że powinni wysłuchiwać swoich kobiet i nie dawać im od razu rad, tylko po prostu ich słuchać. A kobiety, że powinny częściej chwalić i szanować i uznawać mężczyzn za to, za ich starania, za ich wysiłek, za ten trud, za kreatywność, za to, co wnoszą do tego związku. I wtedy już to byłaby taka podstawa tego, że ten związek, że te więzi by się zacieśniały, dlatego że ta kobieta byłaby wtedy dla tego mężczyzny alfa i ten mężczyzna byłby dla kobiety alfa więc są to podwaliny takiego związku.